Kolejna sesja odbędzie się w dniu 26 września o godzinie 17:30. Drugi punkt to są spotkania wieńczyckie. Mogę zrobić sądę. Kiedy są spotkania wieńczyckie? A już jest napisane. 6 września. Oczywiście spotkania są za tydzień i myślę, że oczywiście w niedzielę i myślę, że tutaj Państwa pomoc w tej naszej imprezie, w tym święcie dzielnicy, bo tak to się nazywa, powinna być aktywna i jak najlepsza. Myślę, że tutaj, jeżeli byłyby jakieś oświadczenia, to proszę bardzo. Nie ma się, tak? Ja tutaj chciałbym zabrać głos. Bardzo proszę. Pan radny Jarosz. Tutaj w sprawie kuriera Wieńczyckiego, no widzę tutaj poprawę, bo są tutaj informacje o szkołach, bardzo dobrze, bardzo to jest piękna, taka informacyjna gazetka. W każdym razie miałbym tutaj pewne uwagi co do winiety, co do tytułu, bo tutaj jeszcze pan, jakby tutaj przewodniczący, pan Raś, to zdołał wówczas wywalczyć, żeby na pierwszej stronie był herb miasta Krakowa. A widzę, że ten herb zniknął. I zamiast tego to tutaj widzę jakieś... Logo. Tak się to nazywa. Nasze logo. Jakieś dwa przewracające się bloki. To się nazywa logo, panie radny, no ale to tak. No, logo. Ja nie sądzę, żeby to było dobre logo. Ma pan pomysł na lepsze. Dla dzielnicy. Zwłaszcza, że tutaj są jakieś kolory tęczowe, co niektórzy mogą łączyć z nieprzyjemną partią. Kolory tęczowe? Ja proszę pana, mam skojarzenie z przedszkolem. Nie wiem, czy pan ma czymś innym, ale... No w każdym razie tutaj jest taka partia, która ma podobne barwy. Więc ja jednak prosiłbym, żeby jednak przywrócić to ten herb miasta Krakowa. A na logo Wieńczyzn to chyba coś lepszego chyba można wymyślić. Panie radny, bo tutaj mamy odpowiedź. Pan Tomasz Grzyb. Może pan już skończył, to... Proszę, proszę. Proszę. Panie radny Jarosz, w pierwszej sprawie, jeżeli pan ma pomysł na lepsze logo, to oczywiście myślę, że cała komisja promocji będzie bardzo, bardzo szczęśliwa, bo to jest, które obowiązuje już od dobrych 7 lat. Wcześniej niż tak, wcześniej niż partia rozdała. Chociaż ja dalej nie wiem, czy panu się to kojarzy, jeśli pan jest skłonny powiedzieć, to ja posłucham. Natomiast jeśli chodzi o umieszczenie herbu, nie będę teraz wymyślał z głowy, natomiast tego herbu nie wolno po prostu nam używać. Dlatego to ten herb spadł, dlatego że na materiałach promocyjnych nie może być używany herb, a jedynie logo miasta Krakowa, które jest po prawej stronie winiety. To tyle w tym temacie. Możemy wystąpić o zgodę, natomiast... Tak, tak, no wystąpić o zgodę, bo przecież w innych dzielnicach to jest. Nie, w innych dzielnicach tego nie ma. W innych dzielnicach jest. To tyle. Ale jest, panie radny, żebym ja używał argumentów w rozmowie z innymi. No, nie pamiętam też. To proszę się dowiedzieć i powiedzieć. Wydawnictwa po prostu. I to samo na stronie internetowej, to zresztą bardzo łatwo sprawdzić, które dzielnice utrzymały. Ale proszę informację, które, dobra? Bo pan mówi, że jest, to znaczy, że pan wie. Ja tylko chciałbym przypomnieć, że pan zadeklarował się do dożurowania. Czy pan nie zapomniał? W tamtym miesiącu chyba pan zapomniał. No nie zapomniałem. Zamknięta rada, no przychodzę na dyżura, tu rada zamknięta. W lipcu pan nie był, tak? Więc teraz my żeśmy dali kawę, tak? No tak. 1-1. Remis. Mamy nowe otwarcie, czyli... Remis. No właśnie, a teraz będzie, że tak powiem, wrzesień. We wrześniu rada będzie. Także bardzo prosiłbym jednak przywrócić ten postawić, bo przecież pan przewodniczący radny starał się o to. Wtedy jeszcze wolno było używać herbu. No a teraz, no teraz też od czasu do czasu. Jeszcze jedna nie jest tak operatywny, bo jest za przeproszeniem tutaj w tym miejscu. Pan radny jest teraz w Warszawie. Jeszcze jedna uwaga. Bo to nie tyle, żebym bronił swojego pomysłu sprzed lat. Nie wiem, żeby jednak
zaznaczyć, jak jest teren dzielnicy 16, czyli nazwy osiedli i tych kilku ulic. Nie muszą być przecież wszystkie, którzy mniej więcej, żeby mieszkańcy jakoś wiedzieli, jaki jest teren, jaki jest teren Wieńczyc. I ja to też zgłaszałem przed laty i pan Raś jako przewodniczący wówczas też uznał, że to jest dobry pomysł i to było przez całe lata. A teraz w gazecie czy o stronie internetowej? Nie, w gazecie, I to samo, no też podstawowe jakieś informacje, straż miejska, one nie muszą być takim dużym kluskiem, tak jak to zwykle tutaj było. Ale jednak, te informacje były. Można nawet więcej, no jakieś teraz różne pogotowia gazowe, czy Panie Rady, jeśli chodzi o pogotowie gazowe, to każdy to ma na klatce. I tego nie trzeba się przestarać. Natomiast jeżeli chodzi o ten informator, o którym Pan mówi, teren dzielnicy. Ten razem z terenem dzielnicy i informator, który był zazwyczaj na ósemce, on powróci tylko no, z racji tego, że gdyby Pan napisał artykuł, nie chciałbym, by Pan pewnie, żeby go usuwać, bo nie ma miejsca, prawda? Więc z racji tego na ten czas wakacyjny. To zależy od tego, ile mamy materiałów mamy na dane wydanie. Prawda? Mamy dużo materiału, tym tego informacji nie dajemy. Nie są zamieszczane. 14 godzin idzie, czyli czy pan o taką mapę wnioskował? Nie, o mapę. Nazwy, bo to mapa zajmie dużo miejsca. Ale to, co było, to co tutaj pan radny mówi, po prostu nazwy osiedli i ulic, bo to zajmuje mniej miejsca. One nie muszą być jakoś tak bardzo eksponowane. Ja wszystko rozumiem. Wróci na osobę. Tutaj dostają wnioski, na przykład tutaj na ulicy Samorządowej, to jest z panem Mileskim, żeśmy rozmawiali, jeżeli chodzi o cofnięcie ławek do tyłu jeszcze. Ja mówię, że na dzień dzisiejszy przy tej inwestycji inwestor tego nie zrobił, dlatego że on zrobił zgodnie z projektem. Musielibyśmy ekstra pieniądze na to dawać, ale on się na to nie zgodził. Nie zgodził się. Ale wie pan, to kosztuje. I teraz pytanie, bo ja jak... Zmobilizować mieszkańców i czyny społeczne. Wie pan co, czyny społeczne mają to do siebie, że coraz rzadziej występują. A kwestia jest taka, musimy poczekać. Myślę, że jak to będzie bardzo uciążliwe, to nie będzie to problemu w momencie, kiedy będzie jakiś tam temat związany z remontem ulicy albo w okolicy. Ale nie teraz, jak jest nowa inwestycja. Zwłaszcza, że nie mamy pieniędzy na to, żeby to teraz zrobić. Ale może ja powiem. Mi się wydaje, żeby to zostawić, a... Dotrą się. Może samochody przestaną wjeżdżać. Zobaczymy, jak się to ułoży. Może się przyzwyczają mieszkańcy. Ławki przecież też się zużywają. A może nie będą tam siadać? Nie, myślę, żeby to na razie zostawić i zobaczyć. Jest to zasadne. Jest to zasadne, że się nie ma wszystkich Szanowni Państwo, halo, mam prośbę. Nie wszyscy na nas. Jeżeli ktoś chce zabrać głos, to proszę o podniesienie ręki, udzielę, halo. Bo to jest kwestia nowa, to jest nasza największa inwestycja, przynajmniej z środków dzielnicy, czyli wykonanie miejsc postojowych wraz z chodnikiem przy ulicy Samorządowej. Przy tej inwestycji, mimo że jest ładna, są również błędy i tych błędów jest kilka, ale wydaje mi się, że jesteśmy w stanie wszystkie rozwiązać. Mówię o... Halo. Bardzo proszę, ciężko się rozmawia w dwójkę. Temat jest... Przepraszam i dalej. No. Przepraszam, bo się zdenerwuję zaraz. Kwestia jest przede wszystkim tego, że te błędy, które są przy tej inwestycji, nie są duże. Kwestia koszy. Napiszemy już na dzisiaj na zarządzie, jest przygotowanie pismo o ustawienie koszy, które dziś dawno nie było. Ja nie zwróciłem uwagi na to, ale da się to naprawić, bo kosze stoją betonowe w tym cykicie, tylko trzeba je przywieźć. Ławki są super, nowe kosze będą trochę inne, ale może jakoś damy radę. No ale koniec końców na tej inwestycji tak naprawdę wydaje mi się, można zawiesić sztandar i powiedzieć, to jest miejsce, gdzie miejsca parkingowe są
moim zdaniem wystarczającej ilości dla wszystkich mieszkańców z tego rejonu. Bo i ulica samorządowa, i wjazdy między blokami 19, 20, 21 oraz Okulickiego, gdzie powstały parkingi, jest naprawdę bardzo dużo miejsc parkingowych. I tak powiem, chcę podkreślić, że współpraca z Radą czy ze spółdzielnią Wieńczyce tutaj się układa bardzo dobrze, bo oni zrobili ze swojej strony swoje, my zrobiliśmy swoje. Wspólnie efekt jest dla wszystkich mieszkańców. Bez dzielenia, czy to są spółdzielcy, czy nie są spółdzielcy. Mieszkańcy dla dzielnicy 16. To tyle z mojej strony. Czy ktoś chciałby jeszcze coś? Pan Zygmunt Wieńczyński. Poprosić może pana przewodniczącego Komisji Infrastruktury jakiś zakres, przy tworzeniu zakresu robót, żeby zwracać uwagę właśnie na ten problem ławek, żeby je stawiać jednak głębiej niż w samym chodniku, a zwłaszcza przy ścieżkach rowerowych. To jest dużo takich miejsc, ławki są przy ścieżkach i tak jak tu widzieliśmy, ktoś siedzi, obok stoi, praktycznie kolizja. Więc te ławki, żeby, można jest zazwyczaj dużo miejsca, żeby je cofać i tak ustawiać. Druga sprawa to samo kosze. Kosze na świecie tego lata gorącego, no był koszmar, jak Państwo niektórzy korzystali z ławek, zapełnione świecące kosze, pełne owadów. Więc to był na pewno też duży problem. Ja tu zwracam uwagę na to, że są kosze stawiane przy samych ławkach. W większości przypadków. To jest prawda, to jest. Jest, aczkolwiek no, tam w miarę często na plantach są opróżniane, prawda? I dlatego ja mówię, że to przepełnianie to jest parazyt. Ale są lody. Ale śmierdzi z tego kosza, jak się siedzi, okay. Nie dyskutuję, jest tak zrobione. Nawet jeżeli jest pusty kosz, to z niego śmierdzi, a jest tuż przy ławce. Ja czasem siedzę, to się nie da się nic. Nie wiem, skąd ten pomysł. Nie wiem, część koszy jest po prostu stawiana, że tak powiem, tak z automatu. I dlatego ten automat należy przerwać i świadomie. No, trzymać to dalej, a nie przy samej ławce. I jeszcze jedna sprawa odnośnie tych parkingów. Parking 15 już zgłaszałem ustawy, tam jest jeszcze węższy chodnik niż na Kalinowym, samorządowej. I dojeżdżające samochody zajmują pół chodnika. Także konieczne są jakieś ograniczniki takie gumowe na parkingu, żeby... Myślę, że jest to temat, który można spróbować przyglądać się, jak wygląda, czyli dostawianie tych ograniczników dojazdu, żeby nie było dojazdu do krawężnika. Tak jest na hipermarketach, gdzie tak są takie odbojniki gumowe. Zobaczymy, ile to kosztuje, może uda się coś takiego zrobić. No, nie ukrywam, że na pewno w tym roku się tego nie zrobi, ale jest to temat, który trzeba uporządkować. Tak samo jak z ławkami, które są na adresach po stronie ścieżki rowerowej, co jest ewidentnym błędem. Tylko że historia była taka, że najpierw były ławki, a później zrobiliśmy tam ścieżkę, inaczej chodnik, wyremontowany jest chodnik w formie ścieżki rowerowej, bo tej ścieżki tam nie było przez MPEC i dlatego zrobili chodnik, a ławki zostały tak jak były. To jest kwestia przeniesienia ławek na drugą stronę, ale zawsze jest pytanie, kto za to zapłaci. I tak trwa. Proszę bardzo. Chodzi o to, że będziemy w stanie przestawiać, żeby też cofać, bo jak siedzi ktoś i stoi obok, to też, zwłaszcza jakaś ścieżka rowerowa, to też się zawęża miejsce na chodniku dla przychodzących. Tak, ale ona nie powinna być po stronie ścieżki rowerowej. Mówię, że nawet jak po stronie chodnika są, to część osób stojących też zajmuje miejsce dla przechodniów, a dalej jest ścieżka, nie wiem, jest skąd. Ja mam jeszcze taką pytanie w sprawie podpisu pana Andrzeja Puszkowskiego, który spóźnił się na sesję, przed na sesję komunikatach i teraz jest na liście obecności. To wiadoma sprawa, że pan przewodniczący w tą część, którą jestem, to jest sprawa oczywista, nie? Ja nie wiem, co pan mówi. Jakże nie? Pan przewodniczący Pan o 16, prawda, wiecie, to na sesję komunikatów, w żadnym głosowaniu pan nie brał udziału i pan teraz spisuje się na liście obecności. No bo przyszedłem, bo jest sesja się nie zakończyła. Nie, może pan to pisać do dziennika. No, godzinę wpisać, proszę wpisać oświadczenia komunikata, prawda, że pan Andrzej tutaj przyjdzie. No, godzinę proszę wpisać. To jest jakiś problem. Jest wpisane. Proszę bardzo, to jest. O, pan gość, proszę. No, wszystkie moje wnioski i pisma zostały odrzucone. No i proszę Państwa, mieszkańcy to zweryfikują, wybory się zbliżają. No i zobaczymy.
Druga sprawa, mieszkańcy Krakowa przygotowują referendum, żeby odwołać pana prezydenta i Radę Miasta Krakowa. Między innymi dlatego, że zrobili długu na przeszło 2,5 miliarda złotych, wydając na niepotrzebne rzeczy, a dzielnice nie mają pieniędzy na podstawowe sprawy. Więc jakby ktoś chciał się włączyć z radnych, czy cała rada, to zapraszam, bo w Warszawie samorządy się włączyły i będzie referendum. Prawdopodobnie pani Grupy Michał zostanie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan myśli o jaki jest koszt przeprowadzenia referendum i wyborów na rok przed wyborami? No proszę pana, nie więcej niż 2,5 miliarda, które na rok. Pan prezydent Majchrowski z Radą Miasta Krakowa. Nie więcej, bo to jest milion, a 2,5 miliarda to jest właśnie to, co zrobili i gubernator Schwarzenegger narobił długu podobno w Kalifornii i to był człowiek honorowy i poddał się do dymisji. Natomiast nasz pan prezydent będzie jeszcze czwartą kadencję i dalej będzie nas zadłużał na miliardy. Ja tylko chciałem powiedzieć, że Japonia ma 200% długu. Ale to nic, ale ma się dobrze. Ja rozumiem, że nie ma już więcej wniosków, jeszcze pan Jarosz, tak? Ja. Chciałbym może jednak odpowiedzieć na to, co pan przewodniczący przed wakacjami miał uwagi do mojego wystąpienia w Radzie Miasta. W Radzie Miasta. No, chodziło o to, że zarzuciłem panu przewodniczącemu, że nie było uchwały opiniującej w sprawie planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego Bieńczyce osiedle. A tutaj pan przewodniczący się upierał, że taka uchwała była. No i oczywiście takiej uchwały nie było, bo pan tutaj przewodniczący dostarczył mi uchwałę, że to miało to być to. Ale jest to uchwała z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie wniosków do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Bieńczyce osiedle. I jest tam rzeczywiście ten punkt siódmy, który wprowadza zakaz lokalizacji obiektów budowlanych na rysunku numer E03. Oczywiście chodzi o parking wielopoziomowy przy kościele świętego Józefa na osiedlu Kalino. Natomiast pan przewodniczący nie podjął uchwały w sprawie już projektu tego planu, który został przygotowany przez Biuro Planowania Przestrzennego gdzieś pod koniec listopada ubiegłego roku. I tutaj pan przewodniczący miał obowiązek statutowy podjęcia takiej uchwały opiniującej ten projekt gotowy, przygotowany, który miał wejść pod obrady Rady Miasta. I to jest po prostu, to jest, o ile dobrze pamiętam, paragraf 4, punkt 5, podpunkt A, statut. Przepraszam, czy ja mówię tutaj małą dygresję. Pan powiedział na sesji, że Rada się tym tematem w ogóle nie zajmowała. Nie zajmowała. Czy przyjmowanie wniosków i podejmowanie uchwały, bo generalnie te wnioski, o których pan mówi, Rada swoją opinię, czy swoje, że tak powiem, postulaty, wyraża w formie uchwał. Czy te wnioski, które są podpięte do uchwały? Proszę zobaczyć, czy tam jest napisana uchwała? W każdym... Ale proszę powiedzieć, czy jest napisana uchwała? Oczywiście, że jest to uchwała. To teraz, panie radny, ja tylko do końca. Tak. Wniosków. Ja mogę powiedzieć... w sprawie projektu. Rozumiem. Żeby nie prowadzić tak zwanej akademickiej dyskusji, bo to nie o to nam chodzi, zarzucił pan publicznie mi, że Rada tym tematem się nie zajmowała. Przepraszam, nie skończę. W tym momencie, jeżeli pan sam pokazuje, że są wnioski, czyli Rada się nad tym tematem pochyliła, rozmawialiśmy na temat naszych uwag do planu, bo tak naprawdę Wydział Planowania zwrócił się z prośbą o uwagi do planu i my te uwagi na podstawie przeglądnięcia projektu, który został przygotowany przez Wydział Planowania, nanieśliśmy. Ja nie wiem, jaką pan ma wizję, czy w tym momencie mamy opiniować
plan zagospodarowania, nie mając możliwości wprowadzania poprawek, zrobiliśmy to po kolei. Czyli najpierw wprowadziliśmy poprawki, uzyskaliśmy informację, że te poprawki nie są możliwe do wprowadzenia, a pan publicznie powiedział, że Rada tym tematem się nie zajmowała i pan przewodniczący nie jest kompetentny, bo dokładnie takich słów pan użył, nie jest pan przygotowany i nie wie pan, co pan opiniuje. Było to mówione, przepraszam, mówił pan tak na mój temat? I teraz pan próbuje, zamiast powiedzieć proste słowo przepraszam, to pan próbuje tutaj pracę doktorską napisać na temat wniosków i uchwał i wytłumaczyć mi, że paragraf któryś tam, punkt D, którego nie wiem, nie mam przed sobą, jest ważniejszy od tego, żeby mówić prawdę. No przepraszam, albo pan za przeproszeniem nie traktuje mnie poważnie, albo teraz pan chce zrobić jakiś, powiedziałbym brzydko, ale mam sprawę w sądzie, przepraszam, nie chcę używać słów, które by później były, tak, z ludzi, którzy tutaj siedzą. Czy pan chce ludzi, którzy tutaj siedzą, potraktować niepoważnie, próbując im mówić, że nie braliśmy udziału w dyskusji na temat planu? A tak pan powiedział. Pan powiedział to publicznie, obrażając mnie przy okazji, że nie jestem kompetentny, nie wiem, co robimy. I teraz pan zamiast powiedzieć słowo przepraszam, pan jeszcze mi tutaj tłumaczy, że to są wnioski. Z całym szacunkiem. Panie radny, czy chciałby pan coś jeszcze powiedzieć, bo w kuluarach pan opowiem odnośnie dzisiejszej sprawy? Nie, ja w każdym razie jeszcze raz chciałem panu przewodniczącemu powiedzieć, że nie podejmując uchwały opiniującej projekt, to co innego są wnioski, z którymi się zwracamy do Biura Planowania Przestrzennego, a co innego jest uchwała opiniująca projekt przygotowany już przez Biuro Planowania Przestrzennego. I taką uchwałę należało podjąć w grudniu, w styczniu, do któregoś tam określonego dnia, bo wnioski opiniujące do projektu można zgłaszać w określonym terminie. Czyli ja przepraszam, że w tym temacie... I teraz w związku z tym, że pan tutaj usiłuje wmawiać Radzie, że znaję pana, nazwałem niekompetentnie. Nie. Ja zwróciłem tylko panu braku kompetencji w tej sprawie. Aha, tak pan powiedział. W tej sprawie, tak pan nie powiedział. Nie. Proszę szanować swoich rozmówców. I to, co pan miał na myśli, to bardzo trudno odczytać. Ludzie słuchają to, co pan mówi, a nie wiedzą, co pan myśli. No, w każdym razie jeszcze raz stwierdzam, że nie było takiej uchwały opiniującej i w związku z tym będą problemy z planem miejscowego zagospodarowania przestrzennego. Bo powiem panu, że prawnicy miejscy byli skonsternowani tym, że takiej uchwały nie było i może to wpłynąć, bo w tej chwili prawnicy się tym zajmują. Co prawda Rada Miasta broni się, prawnik Rady Miasta broni się, że była informacja do dzielnic, że była informacja w BIP-ie, ale jednak w Krakowie było tak przyjęte, że jednak jest uchwała, że pisemko dzielnicy informuje mieszkańców, są spotkania i dyskusje, a tutaj w sprawie planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego obszaru Pięcice Osiedle takich spotkań i dyskusji nie było. Także proszę odróżnić 2011 rok, wnioski do projektu z brakiem uchwały opiniującej. Rozumiem, na główki pan. To brakiem uchwały opiniującej broń. Panie radny, ja myślę, że nie będę dyskutował, bo radni mają swój rozum i potrafią odróżnić jedno od drugiego. I to, co pan tu zarzuca, że nie dopełniłem, nie mam czyste sumienie, uważam, że zrobiłem. Jeżeli pan chciał robić spotkania z mieszkańcami w takim stylu, jak pan robił to osobiście, mówiąc mieszkańcom, że będzie budowany parking wielopiętrowy, co spowodowało wielki niepokój wśród mieszkańców, którzy przychodzili do mnie, to jest to mówienie nieprawdy. Ja nie jestem od tego, żeby mówić nieprawdę, panie radny, bo pan powiedział, że będzie budowany, a to jest nieprawda. To jest tylko planowane. Tak samo jak planowane jest metro przy Rondzie Maczka. Nie wiem, czy pan zauważył, w studium jest metro. Planowane. Przystanek metra. Planowane. To nie znaczy, że będzie budowany. I to jest różnica, nad którą ja chciałbym w sensie zastanowił. Nie,
myślę, że tutaj nie będziemy zanudzać Państwa tą dyskusją, moim zdaniem, akademicką. Jesteśmy na dwóch różnych... Jeszcze jedno pytanie, co do media można? Czy jakiś partner liczący wniósł uwagi do studium? Takie same jak do klasy. I też już my podejmowali uchwałę w tej sprawie. Pan radny był wtedy na sesji. Proszę sobie sprawdzić, jeżeli pana... W sprawie tego metra, bo tam są... Nie, w sprawie metra nie podnosiłem żadnych uwag, bo tak jak powiedziałem, rada podejmuje uchwały. To, co podjęła rada, pan również ma, że tak powiem, w tym swój udział. Czyli jeżeli pan mnie pyta o to, czy podjęliśmy uchwałę, to tak jakby pan wyłączył się na posiedzeniu. Uchwałę, tylko czy pan teraz wnioski składał, bo teraz jeszcze była możliwość. Nie. W sprawie tego metra, krótko, tam są dyskusje. Nie. Bo potrzebny jest pan stacji metra w dzielnicy. Okej. Dziękuję bardzo. Jeżeli nie ma więcej... Proszę. Pan radny Buszkowski. Bardzo. Dlaczego Kamil mnie zaatakował, nie rozumiem tego, dlatego że sesja na ogół trwała, na ogół zawsze, to gdzieś 2 godziny, prawda? Jeżeli się spóźniłem pół godziny, rzeczywiście byłem u lekarza i się spóźniłem pół godziny używana, myślę, że nie poczułem ten atak, dlatego że nie wiadomo jeszcze ile będzie trwała. Akurat w tej chwili prawie już używana jest, czyli prawie, że byłem na całej, na połowie, jednej połowie używana, prawda? Prawie, że na połowie sesji byłem. No 20 minut, dobrze, no prawie, że na połowie, a tu ten taki atak. Nie wiadomo, używana, ile jeszcze trwa, ile by ktoś zadawał pytania. Jak ktoś by zadawał jeszcze pytania, używana do 20, powiedzmy godziny, to byłbym na 3/4, zgadza się? Nie rozumiem, skąd ten atak używana. Niech pan najpierw popatrzy na siebie, że jak pan pisze jakiś artykuł, to prosiłbym, żeby jak pan daje zdjęcie, to dać zdjęcie wszystkich radnych, bo później się dziwicie, wy z PO, że proszę pana, że nie przychodzą radni na właśnie na otwarte dni. Nie przychodzą. Ja bym na każdym razie, ale w przyszłym roku nie przychodzę, proszę pana, bo mnie nigdy nie ma na żadnym zdjęciu, rozumie pan? Bo tacy ludzie jak pan, proszę pana, właśnie w ten sposób postępują. Ale to jest wasze ostatnie podryki wasze, proszę pana, bo wszoła i na tonie. Razem z Tuskiem panu tonie, proszę pana, jeśli pan... Ale jego merytorycznie... Panie radny, merytorycznie trzeba powiedzieć fakty, przepraszam. Fakty są takie, ale czy ja one, przepraszam. Fakty są takie, że w momencie punktu oświadczenia i komunikaty jest merytorycznie koniec sesji ze względu na to, że podejmuje... Przepraszam, inaczej. Jest to punkt, który informuje mieszkańców o różnych rzeczach, ale podejmowane uchwały i podejmowane decyzje są do punktu oświadczenia komunikatu. Oczywiście nie chcę tutaj polemizować. Wydaje mi się, że temat jest zamknięty i spisany do protokołu. I tyle. Tylko powiem jedną rzecz, że zaczął pan to, proszę pana... Ale politykę żadnej nie są. Nie politykę, nie do polityki. Mówię tylko będę, żeby było, że nie ja robię zaczepkę, bo pan to zaczął, bo od nas też się spóźniali ludzie. Spóźniali się, mogę wydać nazwiska i słowem się nikt od nas nie odezwał. Nikt się nie odezwał. Nikt. Ja mam jeszcze podpisywali. Proszę, a co najszybciej? Ja może wyjaśnię sytuację, bo przywiła ta obawa, w tamtym roku, szanowni państwo, ja też się spóźniłem na sesję i przyszedłem 20 minut przed sesją i nie wpisałem się, uważałem, że nie powinienem się wpisać. I na drugi dzień osoby, które były na sesji, kontrolowały, czy byłem wpisany. Znaczy, moja sytuacja była identyczna? Nie, ja kontrolowałem. Też byłam 20 minut. To proszę... Osoby z zewnątrz kontrolowały, czy byłem wpisany, nie byłem wpisany. No, to jednak... To nie do końca jest tak. Jak się mówi? Panie radny, jeszcze raz powtarzam, ale już była taka raz sytuacja, panie przewodniczący, i nie było problemu. Ja tego problemu nie przepraszam, ja go nie żałowałem. Ale w porządku, będę tak samo pilnował i prosiłbym, żeby proszę się obiektywnie, prosiłbym, pan również, proszę się nie spóźnić, bo też pan się spóźni. Dobrze, no rozumiem tak samo tego, ale nie też pan się spóźni, ale młody człowieku, wykształcony z dużego miasta, jest godzina 18, a 18 ma sesja, ale chwileczkę ma sesja. Przepraszam, odbieram panu głos, dlatego że... Skończy pan zdanie, bo ja prowadzę sesję. Nie, proszę pana, muszę... Skończy pan zdanie? Nie. Proszę bardzo pisać do protokołu, że pan Puszkowski nie podporządkował się prośbie pana przewodniczącego o niezabieranie głosu. Jeszcze raz ponawiam prośbę. Bardzo proszę, odbieram głos, a wie pan dlaczego? Powiem dlaczego. Że pan obraża radnego. Co to znaczy wykształcony człowieku z dużego miasta? Przepraszam, czy zapomniał pan nazwiska? Nie, tak się kazaliście nazywać jako PO. Przepraszam, odbieram panu głos, w ogóle nie będziemy dyskutować. Krótko mówiąc, proszę pana... Panie radny, bo pan łamie regulamin. Sam się przepraszam.
zamykam obrady 30, przepraszam, zamykam obrady 35 sesji i nie subordynacja pana radnego jest pisana do protokołu, bo tak się nie da prowadzić. Jeżeli pan reprezentuje prawo.